Radiestezja, najprościej mówiąc, to jest umiejętność świadomego odczuwania promieniowań. Każdy człowiek odczuwa. Ale radiestetą człowiek się staje wówczas, kiedy zaczyna robić to w sposób świadomy. Kiedy swoje odczuwanie potrafi przełożyć na praktykę, na praktyczne wykorzystanie. Czyli tak jak dzisiaj to robiliśmy na wyszukanie najkorzystniejszych miejsc, które spowodują, że człowiek się w nich zregeneruje. Za pomocą sprzętu radiestezyjnego, czyli wahadeł, wskazuje, odczytuje miejsca, które mogą być tym, czego szukam. Wahadło jest wskaźnikiem. Jest w przypadku silniejszych promieniowań też pewnego rodzaju filtrem, ale zawsze tym instrumentem odbierającym jest ludzkie ciało, które posiada większą czy mniejszą wrażliwość. Te wstępne badanie pokazało nam obszary, w których, zresztą blisko siebie, w których mogły takie miejsca występować. Jak jest z tym miejscem, o którym głosi legenda, że tutaj znajduje się czakram w tej okolicy? Definicja czakramu, tak? Trudno to zdefiniować tak na dobrą sprawę. Jest to jakieś miejsce silnej wymiany energetycznej, tak? Sił natury. Okazało się, że, co zresztą było zgodne z przewidywaniami, że na powierzchni kilkunastu hektarów na pewno znajdzie się jakieś miejsce korzystne, jakieś miejsce mocy. A skoro są takie legendy, no to należało je sprawdzić i potwierdzić. Stoimy na jakiejś kulminacji terenowej. To jest, ten teren jest co najmniej 1,5 metra, a może i 2 metry wyżej w tamtej części. I to wygląda na twór sztuczny. Co to było, czym to było, trudno powiedzieć, ale tak. Zobacz, nie rośnie żadne stare drzewo na środku tego jakby takiego gardła. Prawdopodobnie, jeżeli są, to są jakieś samosiewy, które mają po kilkanaście, nie więcej niż 20 lat, tak? Stare drzewa są na obrzeżu, tak? Prawdopodobnie coś tutaj być. Pod spodem. Forma, znaczy piwnica albo... Piwnica, lodownia, być może jakieś miejsce w takich parkach naturalistycznych. Bywały miejsca. Prawdopodobnie ślad tego, jakaś remanencja tego, co tam było, jest czytelna. Być może to ma na to wpływ kaplica, być może ta wspaniała stara rzeźba z 1860 roku też na to wpływa. W każdym razie jest to bardzo przyjazny, sympatyczny teren, w którym by się chciało wypoczywać. To nie jest to miejsce mocy, tylko bardziej miejsce regeneracyjne. Tak, czyli ale to jest sile. Tak, ale takiej, która daje naprawdę dużo więcej niż miejsce mocy, w których ludzie potrafią się poczuć czasami źle, niekomfortowo. Bo jest zbyt duże nasilenie. Tak, jest zbyt promieniowania. Jest zbyt duża moc tego promieniowania, ono bardzo często tam pulsuje. To są takie słabe miejsca mocy. Na styku zakresu eterycznego i astralnego. To są delikatne, słabe miejsca mocy. One jeszcze nie wirują. Tam ta energia jest stabilna, więc działa wyciszająco. Mamy drugie miejsce tutaj. I tak, że tak powiem, z mapy wychodziło, że to jest ten bądź tamten rejon. Natomiast tutaj doprowadziło do tej bardzo fajnej rzeźby. Wspaniała rzeźba Teresy Murak. I ta rzeźba jest tak usytuowana, że z tym miejscem się bardzo fajnie komunikuje. I tak jakby je
zasilała. Co ciekawe, z tej strony bardzo fajnie to jakby działało i przyciągało. Dlatego, że ona co, zasysa tutaj energię oczami? Myślę, że tak można powiedzieć, że to jest tak, jakby coś wciągało. No ale jeżeli coś wciąga, no to gdzieś to musi w ramach obiegu energii. I to dotyczy nie tylko organizmów żywych, tylko form? Nie samego środowiska, i naturalnego, i sztucznego, i tego, w którym, tego naturalnego, w którym człowiek majstruje, tak jak tutaj. Ja nie potrafię powiedzieć, czy miejsce jest wzmacniane przez rzeźbę, czy rzeźba wzmacnia miejsce. Tam jest jakiś kontakt, jakiś przepływ, coś bardzo fajnego, w każdym razie pozytywnego, wzmacniającego te dwie rzeczy się dzieje. Ja sobie bardziej cenię takie miejsca wyciszone, miejsca regeneracji, strefy regeneracji, w których nie ma zaburzeń, w których człowiek może usiąść i się szybko zregenerować. To jest dla mnie zdecydowanie bardziej wartościowe, bo występuje w naturze dużo częściej. I można też w tych miejscach medytować. Medytować, odpocząć, tak, chwilę postać. Gdyby tu była ławka, to by można było, że tak powiem, na tej ławce usiąść. Gdyby była altana, to by można było też chwilę przysiąść i się zregenerować. A tutaj mamy takie miejsce, które jest jeszcze dodatkowo podkreślone wspaniałymi, dużymi, starymi lipami. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To miejsce to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ oprócz tego, że w naturze występuje duża strefa regeneracji, to tam się nakładają jeszcze inne rzeczy, inne elementy, które tworzą jakby taki konglomerat bardzo wielu oddziaływań. To nie jest takie typowe, naturalne miejsce mocy, bo ono zostało, że tak powiem, ono wzrosło, zostało ukształtowane. Czyli mamy do czynienia z bardzo wyciszonym, ładnym terenem, który sprzyja regeneracji człowieka. Mamy grupę starodrzewu lipowego. Stare, duże lipy, które mają swoją aurę, które też są źródłem oddziaływań bardzo, bardzo pozytywnych. Tam mamy do czynienia również z innymi rzeczami. Jeszcze ten kamień. I właśnie tutaj jeszcze jest taki kamień. Pośrodku tej grupy, tak jakby tworzącej taką altanę z drzew, mamy kamień, głaz tej wielkości, z pięknego różowego granitu, o pięknej strukturze krystalicznej, który też robi swoje. Więc dla mnie to jest najciekawsze miejsce, bo wiele rzeczy tam się dzieje. Pewnie by tam można było dużo rzeczy dobrego zrobić. To tak jak z miejscami mocy, które występują w naturze, człowiek obudowywuje je jakąś architekturą, jakimiś budowlami, które poprzez swój kunszt jakby wzmacniają to miejsce. Począwszy od najprostszej bryły typu kula, typu czworościan foremny, a skończywszy na pięknej architekturze, która jest funkcjonalna, harmonijna, z pięknych materiałów wykonana. Będzie czymś pozytywnym, co będzie dawało ten bardzo taki fajny, dodany, ciepły element.